Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna, 29. część serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Część 29. I dzisiejsze pytanie jest, co się stanie z Izraelem w czasie ucisku? Co stanie się z Izraelem w czasie ucisku? Więc generalnie tutaj najpierw powiem, co się stanie z większością Izraela. Większość Izraela pójdzie masowo za swoim przywódcą, czyli Antychrystem. Czytamy o tym w Jana, rozdział 5 Ewangelii Jana, werset 43 werset. Tutaj mówi Pan Jezus Chrystus takie słowa. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Czyli Pan Jezus wyraźnie zapowiedział o niewierzących Żydach, że dopóki się to wszystko nie stanie, to nie przeminie to pokolenie niewierzących Żydów, plemię żmijowe. Oni zawsze będą towarzyszyć historii narodu izraelskiego i również oni będą wtedy większością w czasie Wielkiego Ucisku. Oni pójdą po prostu za Antychrystem. Większość Izraela pójdzie za Antychrystem. W zasadzie słowo większość to jest za mało powiedziane. Wszyscy, z wyjątkiem niewielkiej, wąziutkiej grupy, nazywanej czasami resztką. Resztką. I ta resztka to jest grupa Izraelitów, którzy, gdy zobaczą, że Antychryst podaje się za Boga, to przestaną za Nim iść. Oni na początku, ponieważ Antychryst nie będzie od razu widoczny, będzie na początku Antychryst się podlizywał Izraelowi całemu, to ci z resztki również będą myśleli, że Antychryst może jest przedstawicielem Boga, może jest w porządku, ale gdy Antychryst zasiądzie w świątyni i będzie się podawał za Boga, wtedy łuski z oczu opadną. I ta resztka nawróci się do Boga i odrzuci Antychrysta i będzie oczekiwać zapowiedzianego Mesjasza. Tą postawą oczywiście ściągnął na siebie wiele prześladowań, i te prześladowania będą tak ostre, że gdyby nie skrócono owych dni, nie ocalałaby żadna istota. Stąd Słowo Boże mówi, że kto z tych Izraelitów, z tej resztki wytrwa do końca, będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Czytamy o tym m.in. w Mateusza 24. Czytamy o tym również w Mateusza 10 rozdział. Czytamy o tym również w Ewangelii Marka 13 rozdział. Więc Pan Jezus odłączy dla siebie tę małą grupkę wierzących. Niektórzy z nich zostaną zabici, a inni przetrwają wszystkie uciski i zostaną zbawieni, zachowani. Kto wytrwa do końca, zachowany będzie. Tak mówi Słowo Boże o tej resztce Izraela, która nie będzie chciała zgiąć kolan przed Antychrystem. I Mateusza 24 rozdział może najpierw przeczytamy. Mateusza 24 rozdział od 9 wersetu. Do 30. Czyli Mateusza 24 od 9 do 30. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was.
dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam tedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Widzimy jednoznacznie, że gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni oraz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tutaj to słowo zbawienie nie dotyczy zbawienia z łaski, z grzechów i potępienia w piekle. Tu chodzi o zbawienie fizyczne ciała, które ci Izraelici doświadczą, gdy osobiście na ziemię przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Tak jak czytaliśmy w tym rozdziale. I to jest ta część słowa zbawienie, które dotyczy ludzi oczekujących na uratowanie po prostu ciała. Tutaj widać, że to zbawienie jeszcze nie jest udziałem tych ludzi, bo jest powiedziane, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a nie kto wytrwa do końca, ten zachowa swoje zbawienie w dalszym ciągu. Oni jeszcze nie są zbawieni w sensie uratowania ciała. A więc skoro jeszcze nie są uratowani, nie są zbawieni, no to dopiero osiągną to zbawienie ciała, jak dotrwają do końca. Nie zmienia to faktu, że oni już też będą wcześniej mogli pojednać się z Bogiem, uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i skorzystać ze zbawienia z łaski, przez wiarę, tak jak Noe to zrobił, który znalazł łaskę w oczach Pana, jak to zrobił Henoch, jak to zrobił Abraham, jak to zrobił Dawid i wielu innych świętych Starego Testamentu. Mateusza jeszcze 10 rozdział, 22 werset. Widzimy, że to jest ten sam kontekst słowa zbawienie. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli widać jednoznacznie, że to jest też mowa o tym, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A więc gdyby nie zostały owe dni skrócone, nie przetrwałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych będą owe dni skrócone. Wybranych, czyli wybrany naród Boży, wybrany naród izraelski, ale w tej części resztki. Resztki izraelskiej, która odróżnia się od tak zwanego starego Izraela. Ten stary Izrael w całości pójdzie za Antychrystem,
i oni po prostu odrzucą Pana Jezusa po raz kolejny, idąc za Antychrystem. Marka 13:13 też zawiera te słowa, dlatego je przytoczę. Marka 13:13, 13 rozdział Ewangelii Marka, 13 werset. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Widzimy jednoznacznie, ta ohyda spustoszenia, czyli antychryst zasiadający w świątyni, podający się za Boga. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, znowu w kontekście oczekiwania osobistego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, który ocali ich ciała przed zagładą, którą zgotuje im wtedy antychryst za to, że nie chcą iść za antychrystem. A więc jednoznacznie to widzimy, że stary Izrael pójdzie w całości za antychrystem, mała resztka będzie oczekiwać Mesjasza i odrzuci antychrysta, za co będą cierpieli wielkie prześladowania. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, jest aktualne przez cały czas dla tych ludzi. I zarówno z tego starego Izraela, jak i z tego nowego Izraela można powiedzieć, że oni w każdym momencie mogą się nawrócić, choć oczywiście ci ze starego Izraela nie za bardzo będą chcieli, bo już wybrali w sercu antychrysta. Natomiast ta resztka, która pójdzie za Bogiem, oni będą faktycznie korzystali również z narodzin nowych, z Ducha Świętego. Będą mieli możliwość bycia zbawieni z łaski, wierząc w Pana Jezusa Chrystusa, i będą już zbawieni niektórzy z nich, ci, którzy uwierzą Bogu, a niektórzy dopiero jak zobaczą Pana Jezusa Chrystusa przychodzącego w mocy i chwale, dopiero wtedy się z tym Panem Jezusem zapoznają i uwierzą w Niego. Będą wtedy Go z radością oczekiwać, z tej resztki izraelskiej. Choć oczywiście ja nie rozstrzygam, ile z nich będzie takimi, którzy uwierzą już w trakcie oczekiwania na zbawienie ciała, a ile z nich będzie dopiero w momencie tego przyjścia wierzącymi. Bardziej sobie wyobrażam, że wszyscy ci z resztki faktycznie osobiście, każdy indywidualnie uwierzy Panu Jezusowi. I ciebie też zachęcam, żebyś uwierzył Panu Jezusowi, żebyś już teraz miał pewność zbawienia, bo jeżeli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, to już teraz jesteś zbawiony, już teraz możesz wiedzieć, że pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, a nie do piekła, na które zasłużyłeś, bo zasłużyłeś swoim życiem, swoimi grzechami, tym, że po prostu za szatanem poszedłeś całym życiem, zasłużyłeś na piekło. Ale jest ci oferowane to, że wszystkie twoje grzechy mogą być złożone na Pana Jezusa Chrystusa, bo już Pan Jezus Chrystus umarł, stając się grzechem za nas, i wszystkie grzechy zostały zgładzone przez Jego doskonałą ofiarę. Jeżeli skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa przez to, że uwierzysz w Jezusa, to w tym momencie stajesz się czysty przed Bogiem, święty przed Bogiem, usprawiedliwiony przed Bogiem, jak człowiek, który nigdy nie zgrzeszył, nie grzeszy i nie zgrzeszy, bo jest po prostu widziany oczami Bożymi, jak ukryty w Chrystusie, jak sam Jezus Chrystus, co do sprawiedliwości. Natomiast wszystkie twoje brudy, grzechy, przewinienia, twoje całe zło jest wtedy w trzech godzinach ciemności na Panu Jezusie, który stał się grzechem za nas. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do kolejnej części, która mam nadzieję będzie jako część 30. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Tematem chciałbym, aby było pytanie, odpowiedź na pytanie, co rozumiemy pod pojęciem resztki, czyli tej wąskiej grupy Izraela, i kiedy zostanie ona zgromadzona. To jest pytanie, na które mam nadzieję przy 30 odcinku uda się odpowiedzieć. Jeśli ktoś ma życzenie dostać Nowy Testament, proszę, żeby do mnie napisał. Czytaj.biblie@onet.pl
albo tradycyjny adres czytaj Biblię skrytka 31 63 500 Ostrzeszów albo CMS Chrześcijańska Misja do Studentów skrytka pocztowa 328 50 950 Wrocław 68 albo telefonicznie 739 089 088. Można też wysłać SMS-a. Jeśli masz życzenie otrzymać Biblię Nowego Testamentu, także skontaktuj się ze mną. Jeśli masz pytania, także skontaktuj się ze mną, z Bogiem.